Cześć jestem Klaudia taka na no i już. Witam was w szybkich odpowiedziach. Kupa zmierzył siedmiokrotnie za pomocą linijki średnicę pokrywki garnka. Uzyskał następujące wyniki. Oblicz wartość średnią wyników i zaokrąglij wynik do trzech cyfr znaczących. Ok, mamy policzyć średnią. Czyli naszym najważniejszym zadaniem jest dodanie tych wszystkich wyników do siebie i podzielenie przez ich ilość. Czyli przed 7. Mówimy, że zmierzy to 7 lub po kolei możemy to do siebie dodawać. I zapisujemy, że mamy x, bo tak oznaczamy średnią. I otrzymujemy z sumy 147,6 przez ilość wyników i daje nam to. Taki wynik. I teraz kolejna część zadania. Zaokrągli wynik do trzech cyfr znaczących. Liczymy je od lewej. Pierwsza, druga, trzecia. Do tego zaokrąglamy. Mamy za nią liczbę, która zwiększa od 5, czyli będziemy ją zwiększać. Zera zrobi nam się 1. Zatem mamy 21,1 centymetra. I bardzo ważna informacja jest to zaokrąglenie z nadmiarem, ponieważ z tej strony mamy liczbę mniejszą, a po zaokrągleniu mamy liczbę większą, czyli jest to zaokrąglenie z nadmiarem.